tvpodkarpacie.pl. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły w Zachutyniu. Podziękowała za uszanowanie woli lokalnej społeczności w sprawie nadania szkole imienia, ale również zwróciła się z prośbą o zajęcie się pilnym problemem uczniów jeszcze w tej kadencji. Chodzi o rozszerzenie struktury szkoły w Zachutyniu o klasy od 5 do 8. Na komisji przedstawił pismo pan przewodniczący, które to dotyczy. Wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Szkole o strukturze ośmioklasowej Rady Rodziców i Szkoły Podstawowej w Zachutyniu z dnia 31.07.2018. W trakcie prowadzonej dyskusji przez członków komisji padł wniosek, aby decyzję ostateczną w tej sprawie podjęła nowa rada, ze względu na to, że jest 2 miesiące do końca kadencji. Jest to sprawa bardzo dużej uwagi i wydaje mi się, że wniosek był zasadny, aby tą sprawę zajęła się już nowa rada, która może się zająć w tym roku niczym, tak niczym to nie przeszkadza. Wniosek został przegłosowany i zaopiniowany pozytywnie. Wniosek miał na celu w sumie dwie sprawy. Pierwsza, czyli nadanie imienia naszej szkole. Dziękuję bardzo za pozytywne zaopiniowanie i przyjęcie tej uchwały. Będzie to dla naszej społeczności naprawdę wielkie wydarzenie i taki wielki ruch patriotyczny. Będziemy mieć swojego patrona w szkole, jakąś część historii w miejscowości. Myślę, że wszystkim mieszkańcom, tak jak już informowaliśmy tam na zebraniach sołeckich, będzie to dla nas sprzyjające i oczywiście tutaj dziękuję za pozytywne rozpatrzenie. Nie zgadzam się oczywiście, ja się nie zgadzam i też już wcześniej miałam taką informację i nie zgadza się pozostała część Rady Rodziców, jak i rodzice z tym, że ten wniosek drugi, czyli rozszerzenie tej struktury, to nie jest jakaś, przynajmniej naszym zdaniem, trudna sprawa i nie chcielibyśmy powtórki z rozrywki z tamtego czasu, że trwało to aż półtorej roku, jak Państwo podjęli tę decyzję. Tym bardziej, że takie dane są na bieżąco. Przecież wiecie, ile uczniów idzie do jakiejś klasy. Są przecież podzielone już w tej chwili te szkoły, kto do jakiej szkoły jest przypisany, który okręg. Więc nie jest to aż moim zdaniem, i tak jak powtarzam jeszcze części rodziców, takim problemem, żeby podjąć tę decyzję w przeciągu nawet i moim zdaniem miesiąca. Tym bardziej, że ja nie będę argumentować tych samych argumentów, które były przedtem. Po części tam nowe argumenty pojawiają się w piśmie skierowanym do Państwa, ponieważ nasze dzieci powinny być potem przy szkole na ulicy Piłsudskiego. Tam jest przekroczony odległość w kilometrach, jest 5, a nie 4. Czyli gmina powinna dać naszym dzieciom bezpłatny dojazd do szkoły. Oczywiście jest to koszt gminy. Chciałam przypomnieć, że jest to ostatni rok gimnazjum. Później z dojazdem zostaje tylko Zachutyń. Zostaje klasa 5, 6, 7 i 8. To też są koszty, więc niwelując te koszty w ten sposób, no można by było spokojnie otworzyć i rozszerzyć naszą strukturę. Ja wiem, że teraz jest tak, że nie możecie Państwo rozszerzyć ją o 5, czy już wraz o 8 i trzeba po prostu z roku na rok te dzieci uzupełniać. Chciałam też przypomnieć Wam, że była taka ta słynna tabelka tworzona przez 4 sierpnia 2017 roku, gdzie Państwo prognozowali nam ilość uczniów. Chciałam tutaj akurat nie skorygować jedną, myślę, że dość aktualną taką i dość ważną rzecz. W tej chwili prognozowaliście Państwo, że rok 2018-2019 do klasy pierwszej przystąpi 8 uczniów. W tym momencie przystępuje 12, jest to o 50% więcej. Chciałam też zaznaczyć, że jest wyż demograficzny w każdej miejscowości, także i w Zachutyniu. W tym momencie też parę uczniów zostało przyjętych z powodu braku wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego. Zostali ci uczniowie przesunięci na rok następny. Też obawiamy się, że ci rodzice mogą skorzystać oczywiście z innych miejscowości, które zostały te dzieci przyjęte. Także my i ja oczywiście w imieniu rodziców, Rady Rodziców i tych małych uczniów, żeby ich już nie stresować, prosimy o to, aby nasza opinia jednak została podjęta i nasza decyzja została tutaj, nasza prośba została podjęta jeszcze przez obecną Radę. Jeżeli są Państwo w stanie, bo nie chcielibyśmy też uczynić z tych dzieci karty przetargowej w wyborach. Moja moralność mi na to nie pozwala i może tego faktycznie nie róbmy,
i zróbmy to. Taka jest moja prośba, żeby Państwo zrobili jeszcze przed końcem swojej kadencji. To są tylko dzieci. Można się nie zgodzić z panią Anetą Szkaper, ostatecznie są nasze dzieciaki, takie same jak w mieście Zagórzu, czy Tarnawie, czy Czeszynie. Może faktycznie byśmy jeszcze się pochylili nad tym tematem za tej kadencji, bo to nie są jakieś trudne decyzje. Przede wszystkim jest to kompetencja Rady Miejskiej. Nie ma może co chować głowy w piasek, tylko podjąć to. Jest czwarta klasa, za chwilę, no, tak rozmawialiśmy, miała być piąta, szósta i tak dalej. Z tego, co mi wiadomo, chyba nawet więcej dzieci zostało zgłoszonych, niż tam wcześniej było deklarowane, bo ta szkoła taką teraz jest, nie wiem, no, jest już taka otoczka. Ludzie mają pewność, że ta szkoła będzie funkcjonować i może się przekonają do tej szkoły. Bo od kilku lat, no, ta polityka nasza, tak trzeba by powiedzieć, no, była taka, że no, nikt nie wiedział, czy to będzie trzy klasy, czy cztery, czy w ogóle szkoła będzie istniała. Może się jednak pochylmy nad tym tematem jeszcze. Nowelizacja ustawy z maja tego roku wchodzi w życie. Wszystko zmienia od pojutrze, także tutaj gminy, czy jak było to wszystko dla sołtysów scedowane, wychodzi z naszych kompetencji. Wraca z powrotem tam, gdzie było. No to jest świetne. Natomiast w sprawie szkoły, nie wiem, no, podyskutujemy, czy... Ja mam szkoły. Nie, no teraz była mowa o łowiectwie. O myśliwym. To jest dla mnie też bardzo ważne. No każdy temat jest ważny, dlatego tego jesteśmy. Na następnych komisjach wrócić do tematu. Ale no podejmijmy po prostu, podyskutujmy, prawda? Na komisji będzie dobrze dyskutować moją zdaną i wszelkie już, tak. I wtedy możemy spokojnie. Wziąć terytorium w szkół i wtedy można to dyskutować. TV Podkarpacie.pl